Olimpia Katarzyny Kozyry jest to najważniejsza, czy też jedna z najważniejszych prac, która konstytuuje nie tylko sztukę krytyczną, ale w ogóle sztukę współczesną w Polsce, a może nawet sztukę. Ta praca wywołała skandal, ale oczywiście najważniejsze jest to, w jaki sposób artystka obsadza siebie w pewnej roli, w roli artystki, ale też w roli postaci historycznej, w roli przedmiotu i podmiotu. Ta praca była odpowiedzią swoistą Kozyry na piramidę zwierząt, kiedy to w atakach czy w próbach obrony prasy podnoszona była sprawa jej choroby. I ona wtedy wystąpiła z takim przekazem: chcecie wiedzieć o mojej chorobie, oto ja wam pokażę, co to znaczy być chorą. To były lata 90., kiedy na ulicach widać było kolor, kiedy dominowała taka kiczowata, kolorowa rzeczywistość i w tym momencie artystka pokazywała coś, co było zupełnie poza naszym spojrzeniem. Pokazywała chorobę, pokazywała ułomność, pokazywała starość. Ona bardzo często odwołuje się do prac bardzo ważnych w historii sztuki, które wykorzystane przez nią na nowo mówią. Victorine Meret, która była modelką do Olimpii, też była artystką tak naprawdę. Była malarką, ale oczywiście nie przeszła do historii jako malarka, to znaczy teraz się ją odgrzebuje, ale ponoć cechowała ją niesamowita pewność siebie, a ja właściwie też. Nie powiem, że nie mam tej cechy. Aukcja Sztuka Współczesna Nowe Pokolenie po 1989 roku organizowana jest cyklicznie od 2013. Jest to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się projektów aukcyjnych w Domu Aukcyjnym de Saunicum. Tylko w 2021 roku wartość sprzedanych na tych aukcjach prac zwiększyła się o ponad 100%. Prezentujemy na tych aukcjach dzieła artystów, którzy już zaistnieli na rynku sztuki. Ich prace znajdują się w licznych kolekcjach muzealnych, galeryjnych, a także prywatnych. Wśród autorów, których zaliczamy do nowego pokolenia, silną pozycję mają artystki. Wśród nich Katarzyna Kozyra, Jadwiga Sawicka, Ewa Juszkiewicz, Karolina Jabłońska czy Martyna Czech. Przeciwieństwem sztuki krytycznej lat 90. było malarstwo często określane mianem pop-banalizmu. Termin ten, można stwierdzić, powstał m.in. w stosunku do działań artystycznej krakowskiej Grupy Ładnie i jego przedstawiciela Wilhelma Sasnala. Pop-banalizm odnosił się do poruszanej przez artystów tematyki, czyli ilustrowania otaczającej rzeczywistości i przenoszenia na płótno tematów wprost z trywialnej codzienności, kolorowych magazynów czy ulotek reklamowych. Wystawiony na licytację obraz Wilhelma Sasnala z 2016 roku prezentuje samolot ukazany w locie w bliżej nieokreślonej przestrzeni. Dzięki temu staje się właśnie takim przedmiotem, wręcz trywialnym elementem. Zapraszamy na wystawę przedaukcyjną do siedziby de Saunicum od 18 listopada do dnia aukcji, która odbędzie się 29 listopada o godzinie 19:00.